Na moich wieszakach wiszą gotowe stylizacje, w których się dobrze czuję, które już są sprawdzone. Tak samo jeżeli chodzi o walizkę i spakowanie. Natomiast muszę Ci zdradzić, że i Joasia, i Łukasz przygotowywali się do tego wyjazdu i oni są spakowani na tip-top. W ogóle zaskoczyli mnie kompletnie swoim podejściem i profesjonalizmem. I wydaje mi się, że dadzą sobie radę. Poza tym cieszę się bardzo, że Joasię będą mogli poznać ludzie przynajmniej tak dobrze, jak ja ją poznałam, bo to jest niezwykle wspaniała, dobra i ciepła osoba. Zresztą ty dobrze wiesz. Czy gdyby padła propozycja, żebyś wzięła udział w takim projekcie Kasia Express, zdecydowałabyś się na to na zasadzie, no dobrze, mogę na chwilę porzucić swój projekt i zabawić się w turystkę na końcu świata z klapkami, papierem toaletowym, chustą i ewentualnie, nie wiem, co tam się jeszcze zabiera, scyzoryk. Ale padła taka propozycja, tylko ja akurat robię 8. edycję mojego programu Sablewski Sposób na Modę i nie mogłam z tego skorzystać. Poza tym czuję, że ja bym się tam nie odnalazła, tylko dlatego, że nie wiem, nie do końca czuję ten rodzaj rywalizacji. No to koniec końców jest rywalizacja. Właśnie. I jednak zobacz, w pierwszej edycji dużo osób, wiesz, odkryło wszystkie karty. Dało się poznać przez montaż. Wiesz, to ja nie wiem, czy to był montaż. Ja uważam, że tam montaż nic nie zmienia. Tam kamera jest 24 godziny na dobę i tak naprawdę... Nie wydaje mi się, żeby montaż mógł doprowadzić do tego, że kogoś się pokazuje w lepszym czy gorszym świetle. No nie, tam trzeba po prostu być sobą. A jeżeli ktoś będąc sobą jest jaki jest, albo udaje, że jest damską wersją czyjąś, no to niestety tak to później wychodzi, że jest kiepsko. Ale wszystko zobaczymy, można zmienić. Zobaczymy, no dokładnie, jasne.